Na przełomie sierpnia i września firma Horsch w niemieckim Landau zorganizowała kolejne dni prasowe, na których przedstawiła aktualne osiągnięcia firmy w zakresie produkcji maszyn oraz rozwoju technologii uprawy gleby i ochrony upraw. Szczegółowo omówiono wprowadzone modyfikacje i nowości w szerokim portfolio maszyn, zaczynając od agregatów uprawowych przez siewniki po opryskiwacze. Zaprezentowano także pneumatyczny rozsiewacz do nawozów granulowanych Xerix 14 FS, wyposażony w zbiornik o pojemności 14 m sześciennych i szerokości roboczej sięgającej 48 m. Maszyna może pracować z prędkością 20 km na godzinę. Wśród szerokiej gamy prezentowanych maszyn podczas pokazu w Landau przedstawiono m.in. zmodernizowane opryskiwacze samojezdne Horsch Lab, teraz z nową kabiną, uniwersalny siewnik Pronto 7DC, zmodyfikowany siewnik typu No-Till Avatar 1225SD, nowy siewnik Sprinter 1225SC o szerokości roboczej 12 m z podwójnym zbiornikiem o pojemności 6300 litrów i rozstawie relic co 25 cm, zawieszany siewnik punktowy Maestro 6TX o szerokości roboczej od 2,6 do 4,8 m i szerokości rzędów od 45 do 80 cm. Nowy Fortis 9AS, aktualnie największy w tej gamie kultywatorów. 9-metrowy kultywator Crusher 9XL, który dołączył do maszyn o szerokościach 7 i 10 m w tej gamie. Nowy, największy model brony Cura 18ST o szerokości roboczej 18 m. Mimo informacji o spowolnieniu na rynku maszyn rolniczych, firma Horsch nie zwalnia tempa, a dowodem mogą być inwestycje w programy badawcze i w rozbudowę infrastruktury produkcyjnej oraz sukcesywne unowocześnianie i poszerzanie oferty maszyn.